Personal branding przez wiele osób rozumiany jest tylko właśnie w kontekście marketingu internetowego. Natomiast moim zdaniem traktowanie personal brandingu tylko w kontekście tego, w jaki sposób widniejemy, jesteśmy odbierani, widoczni w internecie, jest potężnym błędem. Personal branding oznacza zarówno to, w jaki sposób jesteśmy widoczni w sieci, bo tam często po raz pierwszy ktoś może nas spotkać, ale też personal branding to to, w jaki sposób nasz docelowy klient odbierze nas na spotkaniu twarzą w twarz. Bo widzisz, kiedy nagrywasz materiały wideo, to one w jakiś sposób wyglądają. Pójdzie jakieś cięcie, montaż, co nie wyjdzie, to się wytnie, co wyjdzie, to zostanie opublikowane. Zresztą tak samo jak teraz to nagrywamy, jest kilka powtórzeń pewnych ujęć. Więc w internecie będzie to wyglądało całkiem ładnie. Natomiast kiedy spotkasz się z klientem, musisz liczyć się z tym, że każde Twoje działanie, wszystko to, co mówisz, ma olbrzymi związek z tym, w jaki sposób ten klient będzie Cię postrzegał. To, czy zobaczy w Tobie eksperta, czy może zobaczy kogoś, kto go udaje, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Powinieneś zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ubierasz się i w jaki sposób prezentujesz swoją osobę, zarówno w internecie, jak i w świecie rzeczywistym. Owszem, do materiałów wideo można się przygotować, tak jak wspomniałem, tak, założyłem koszulę, żeby nie było tak oficjalnie, podwinąłem rękawem, bo to skraca dystans. I o to właśnie chodzi, żeby bezosobowa płaszczyzna ekranu, na którą patrzy, była gdzieś tam zniwelowana, żebyś miał lepszy odbiór mojej osoby. Zwróć uwagę na to, nagrywając swoje materiały wideo, aby się nie występował w sposób zbyt sztywny, bądź bardziej naturalny. Kiedy jesteś bardziej naturalny, kiedy jesteś sobą, ludzie po prostu kupują Cię takim, jakim jesteś. Kiedy zaczynasz kogoś udawać, to o ile w internecie można jeszcze to gdzieś zamaskować, o tyle w tym świecie rzeczywistym, kiedy faktycznie już spotykasz się z klientami, no to jeśli udajesz, to to wszystko się czuje, to wszystko widać. Ja kiedyś odgrywałem rolę, wchodziłem w rolę sprzedawcy, wchodziłem w rolę takiego super profesjonalisty i powiem szczerze, że czasem to działało, ale nie zawsze. Często trudno było mi zbudować prawdziwą relację z klientem, zdobyć to prawdziwe zaufanie, na którym mi tak bardzo zależy, no bo ten klient czuł jakiś taki dystans, pewną niespójność z tym, kogo widzi. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że lepiej jest być po prostu sobą. Trzeba pokazać to, jakim jest się naturalnie. Zarówno w internecie, jak i w świecie rzeczywistym. Oczywiście możesz pewnymi rzeczami popracować, tak? No bo kiedy idziesz na spotkanie z klientem, tutaj na wideo widzisz człowieka w koszuli, a pójdziesz w t-shircie na spotkanie, no to będzie pewna niespójność i no, raczej trudno będzie Ci zbudować wtedy zaufanie. Natomiast kiedy spotykasz się z klientem i on ma podobny odbiór do tego, co zobaczył w sieci, to ta rozmowa będzie dla Ciebie dużo, dużo łatwiejsza. Bądź sobą, zarówno w internecie, jak i w spotkaniach twarzą w twarz. Jestem przekonany, że wtedy dużo więcej zyskasz w relacji z klientem. Chętniej robimy biznes z ludźmi, których lubimy. Bo czy kupujesz od ludzi, których nie lubisz, do których nie obdarzyłeś jakąś chociaż delikatną sympatią? No, może w sporze w czaku, jak chcesz kupić chleb, nadąsana pani go sprzedaje, to masz to generalnie w nosie. Ale kiedy sprzedajesz produkty trochę droższe, chcesz sprzedać swoje usługi, no to ludzie raczej nie kupią Cię, jak będziesz takim, sorry za kolokwializm, ale takim trochę nadętym bufonem. Ludzie będą chcieli kupować od ludzi, którzy są przyjaźnie nastawieni, którzy sprawiają, że jest taka pozytywna aura wokół, którzy potrafią wykreować wokół siebie taką atmosferę doradztwa. Zwróć na to, że dzisiaj od klasycznych sprzedawców nie chcemy kupować. Chcemy kupować od ludzi, którzy nam pomagają, którzy nam doradzają. Ja na przykład widzę olbrzymią różnicę między tym, jak sprzedawałem kiedyś, gdzie po prostu oferowałem produkt i usługę i za wszelką cenę chciałem ją sprzedać, no bo wiadomo, że w biznesie liczą się pieniądze, więc żeby biznes mógł funkcjonować, chciałem dopinać każdą transakcję. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to po prostu nie działa. I zacząłem podchodzić do tego w sposób zupełnie inny. Taki, żeby jak klient się ze mną spotyka, traktował mnie w roli konsultanta. I dzisiaj ja nie dopinam za wszelką cenę każdej transakcji. Ja chcę pracować z ludźmi, którym faktycznie będę mógł pomóc. I w każdym spotkaniu ze mną to się da odczuć. Pytanie, czy w Twoich spotkaniach z Twoimi klientami
jest dokładnie tak samo. Czy dajesz im takie poczucie, że jesteś zainteresowany tym, żeby im pomóc, żeby pomóc im rozwiązać ich problemy, czy jesteś zainteresowany tylko tym, żeby przytulić kilka kolejnych stówek? Myślę, że to jest dobry wątek do zastanowienia. Konkludując już całe te dzisiejsze rozważania, chciałbym polecić Ci to, abyś budował swój wizerunek ekspercki zarówno w sieci, jak i w spotkaniach twarzą w twarz z klientami, bo kiedy klient zacznie postrzegać w Tobie eksperta, zacznie postrzegać w Tobie konsultanta, któremu zależy na tym, aby mu rzetelnie pomóc, ta sprzedaż będzie dużo łatwiej Ci wychodziła, będzie Ci dużo łatwiej pozyskać nowych klientów, będzie Ci dużo przyjemniej się też z nimi współpracowało, dlatego że kiedy będziesz naturalny, kiedy będziesz sobą, zaczniesz do siebie przyciągać ludzi, którzy myślą o życiu podobnie, z którymi nadajesz na tych samych falach. I ta współpraca później nawet jest łatwiejsza. Jest mnóstwo czynników, mnóstwo takich korzyści płynących z tego, dlaczego warto budować ten swój wizerunek ekspercki. Jeśli ten temat w jakiś sposób jest dla Ciebie interesujący, to chciałbym zaprosić Cię na stronę expertcreator.pl. Tam możesz obejrzeć 9 lekcji w formie VOD, gdzie uczę, jak budować swój wizerunek ekspercki, zarówno pod kątem tego, jak ludzie mają widzieć Cię w internecie, a także pod kątem tego, w jaki sposób podejść od strony mentalnej, takiej psychologicznej do sprzedaży, do swojego wizerunku. Dzięki na dzisiaj. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu, napisz do nas wiadomość, czy to na Messengerze, czy na maila. Ja bardzo chętnie podzielę się jakimiś dodatkowymi wnioskami, tylko po prostu potrzebuję wiedzieć, czego Ty oczekujesz od kolejnych materiałów wideo. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.